Cześć! Dziś chciałbym Wam powiedzieć, czym jest grill ceramiczny, zaprezentować go na przykładzie Kamado Joe Classic 3, pokazać, co wchodzi w skład takiego grilla, jakie on ma możliwości. Lecimy z tematem! No właśnie, czym jest grill ceramiczny, inaczej nazwany grillem Kamado? Jest to sprzęt, który jest siłą rzeczy zrobiony z ceramiki, napędzany węglem drzewnym. Najlepiej takimi wielkimi kawałkami węgla drzewnego. Umożliwia nam on nie tylko grillowanie, ale również pieczenie, czy wędzenie. Dzięki specjalnej konstrukcji konwekcja, która się dzieje w środku paleniska, jest znakomita, dzięki czemu mamy wspaniały smak potraw i niezawodność. Zobaczymy sobie najpierw, jak ten grill wygląda z zewnątrz, co tutaj w jego skład wchodzi, a później otworzymy go, wyciągniemy wszystkie elementy z środka i zobaczycie, jak wygląda palenisko. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to nietypowy wygląd. Czerwony kolor będzie świetnie kontrastował z niejednym otoczeniem, więc na pewno zwróci na siebie uwagę. Do naszej dyspozycji dostajemy dwa blaty robocze w postaci półek. Oczywiście są składane i wyposażone w haczyki do akcesoriów. W trakcie korzystania z takiego sprzętu istotne będą również dwa akcesoria i producent od razu je w nas wyposaża. Pierwsze to uchwyt do rusztu, który pozwoli nam łatwo zdemontować bądź zmienić wysokość ustawienia rusztu, a drugi to pogrzewacz do popiołu. Do takiego grilla również polecamy odpowiedni węgiel. Kamado ma swój własny argentyński Big Block w workach 9-kilogramowych. Świetne paliwo, które może się palić nawet przez kilkanaście godzin. Do kontroli temperatury mamy dwa narzędzia. Pierwszym jest zasuwka na dole paleniska. Ona pozwala nam sterować wpływem powietrza od dołu. Natomiast na górze mamy wręcz wieżę kontrolną, która ma sporo ustawień. Możemy nawet całą ją odsunąć. Pyk, mamy pełen otwór, idealny do rozpalania, bądź używać również zasuwki i kontrolować precyzyjnie ten przepływ powietrza. W pokrywie znajdziemy sporych rozmiarów termometr, na którym precyzyjnie zobaczymy temperaturę. Sama pokrywa osadzona jest na zawiasie pneumatycznym, który umożliwia nam wygodne otwieranie. Ale to nie tylko tyle. Pyk, jest haczyk, otwieramy ją, możemy otworzyć tylko trochę. Trzyma się, możemy otworzyć bardziej. Trzyma się cały czas w jednym miejscu. Nawet jeśli ją prawie na minimum ustawimy, ten zawias trzyma ją tak, jak powinna być. Nie ma, że coś, nie wiem, będzie nam latać. Świetne wykonanie. Ok, otwórzmy go. Zwróćcie również uwagę, że zarówno palenisko, jak i pokrywa są wyposażone w uszczelkę, więc tam nie ma prawa nic nam uciekać, ani dymu, ani temperatury. Teraz jak zerkniecie, już widzicie pierwsze rzeczy, które są w zestawie z tym sprzętem. Ruszt w tym modelu jest wykonany z prętów, ze stali nierdzewnej, bardzo wysokiej jakości, łatwy materiał w konserwacji, praktycznie no jeśli sami tego nie uszkodzimy, no to ciężko, żeby coś z tym się stało. Razem dają nam 46 cm średnicy. Dlaczego jest podzielony na dwie części? Już odpowiadam, pokazując kolejne akcesorium. W zestawie mamy stalowy uchwyt do rusztu. Ten ruszt możemy sobie ustawić na jednym, drugim, trzecim poziomie, więc dzięki temu mamy też dodatkową kontrolę temperatury, w których potrawy są przyrządzane. Jeżeli potrzebujemy naraz zrobić mięsiwo i warzywa, jeden ruszt sobie ustawiamy niżej, drugi wyżej, no i fajnie. Oczywiście możemy sobie dokupić więcej takich modułów rusztu. Możecie dobrać stalowe, żeliwne, to już jak kto woli. I zamontować sobie kilka różnych, więc mieć na różnych poziomach potrawy. Dostępne również są do zamówienia takie półkoliste płyty kamienne oraz żeliwne, więc jeżeli chcecie rozszerzyć grillowanie o jajka sadzone, naleśniki, no to pyk, jest taka możliwość. W zestawie mamy jeszcze dwa ceramiczne półkola, które służą jako deflektor. Jeżeli więc chcemy zrobić grillowanie low and slow, albo jakieś strefowe, tutaj sobie dać wyżej, niżej. Zmienić to, jak powietrze nam przepływa, no to używamy sobie tych oto deflektorów ceramicznych wysokiej jakości. Proszę bardzo. Uchwyt do grillowania wielopoziomowego przyda nam się również przy tym oto elemencie. To jest uchwyt do akcesoriów. Jeżeli chcemy sobie tego grilla przerobić na kuchnię do woka, czy po prostu wsadzić tutaj kamień do pizzy, to przyczepiamy do uchwytu i mamy obręcz, w którą możemy wpasować różne akcesoria. Wspomniałem o low and slow. Grille Kamado, grille ceramiczne idealnie nadają się do długiego, powolnego wypiekania potraw. Jeżeli chcemy coś mocno podwędzić, jeżeli chcemy podtrzymać tam taką łopatkę przez 8 godzin, bez problemu.
To ułatwia nam hiperboliczna komora dymna. Mamy dodatkowe akcesorium, które blokuje ciepło, a emituje dym. Naprawdę świetne wykonanie. Pod tym wszystkim znajdziemy kosz na węgiel stalowy z przegródką, więc jeżeli chcemy zrobić jeszcze większą strefowość, nie ma problemu, to oczywiście możemy zdemontować i używać całości. Na dole paleniska mamy dodatkowe wykończenie pięcioczęściową skrzynią ceramiczną, która po pierwsze jeszcze bardziej kumuluje ciepło oraz zabezpiecza tą zewnętrzną ceramikę przed rozszczepieniem. W komplecie znajduje się również żeliwny talerz, który finiszuje całą tą powierzchnię paleniska, jeszcze bardziej uszczelniając i utrzymując ciepło. Pod nim mamy zasuwkę, która właśnie tak jak na samym początku mówiłem, służy do kontroli temperatury, ale również do wygodnego opróżnienia popiołu z dołu grilla. Grill ceramiczny jest przeznaczony dla osób, które oczekują więcej od swojego grilla. Jeżeli chcemy grillować w szerokim spektrum cen temperatur od kilkudziesięciu stopni do nawet 450, to jest sprzęt dla Was. Jeśli chcecie niezapomniane walory smakowe, właśnie taki grill Wam to umożliwia. Jeżeli chcielibyście go zobaczyć na żywo, zachęcam do wizyty w naszych salonach stacjonarnych. A jeśli macie pytania, przedzwońcie bądź napiszcie do nas, bardzo chętnie Wam podpowiemy. Zachęcam również do subskrypcji tego kanału oraz Grill 360. Tam za niedługo zobaczycie również grillowanie na właśnie takim sprzęcie. Do zobaczenia. Czekaj, bo jeszcze może bym powiedział o tym, że to pierwsze, co się rzuca w oczy. Ciężko się wraca. Ciężko. I ciach. Dziękuję.